Witam Państwa ponownie. Dziś chciałbym Was zaprosić do całkiem zwyczajnego miasteczka, gdzie rozpoczyna się historia równie przeciętnego młodego człowieka. Dowiemy się, w jaki sposób rzecz tak zwyczajna jak podwiezienie dziewczyny zapoczątkowała łańcuch zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do tego, że jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Program Wyzwolony, produkowany przez Pacific Garden Mission w Chicago już od roku 1950, jest słuchowiskiem nadawanym najdłużej w historii radia. Audycje przedstawiające prawdziwe historie prawdziwych ludzi realizowane są w kilku wersjach językowych, emitowane w wielu krajach i słuchane przez miliony osób na całym świecie. Listy, jakie od nich otrzymujemy, świadczą o tym, że pomimo różnic językowych, kulturowych, obyczajowych, serca ludzi niewiele się różnią. A najgłębsze ludzkie potrzeby wszędzie są takie same. Dlatego wiemy, że nasza dzisiejsza historia wszędzie zostanie odebrana podobnie i dlatego warto ją opowiedzieć. Pacific Garden Mission już od roku 1877 daje nadzieję pogrążonym w rozpaczy, udziela pomocy bezradnym i okazuje miłość niekochanym. Wszyscy oni znajdują tu bezpieczne schronienie na noc, otrzymują posiłki i mogą skorzystać z pomocy medycznej i dentystycznej. Wszystko to zupełnie za darmo. Staramy się również odpowiadać na ich potrzeby duchowe. Wszystkim, którzy przekraczają próg Old Lighthouse, głosimy Bożą prawdę. Wszystkim, bez względu na rasę, płeć czy wiek, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2540 z cyklu Wyzwolony, a w nim opowiedziana na nowo prawdziwa historia Davida Allena. Istnieje wyrażenie, którego ludzie używają tak często, że jest pewnie jednym ze zwrotów najczęściej nadużywanych. Pojawia się na ogół w takich mniej więcej okolicznościach. Mówisz, że chodziłeś do szkoły ze starym Snuffim? Czy go znam? Jasne, Snuffy to przecież mój kuzyn. Stary, ale ten świat jest mały. To prawda, świat jest mały. A dzięki współczesnym technologiom staje się coraz mniejszy. Ale też z drugiej strony jest coraz bardziej zaludniony. A co za tym idzie, powstaje coraz więcej szkół. Tak więc szanse na to, że ktoś chodził do szkoły z twoim kuzynem Snuffim, stają się coraz mniejsze. Ale jeszcze z innej strony, jeśli zostaniesz specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie, na przykład specjalistą od chorób pszczół, prawdopodobnie poznasz wszystkich, którzy się tym zajmują. A jeśli działasz aktywnie w jakimś klubie czy organizacji, możesz nawiązać wiele znajomości na całym świecie, setki czy nawet tysiące z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Nadal twierdzisz, że ten świat jest mały? I masz absolutną rację. My w Pacific Garden Mission też mamy tego świadomość. Pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w taką jak nasza działalność, a jest ich naprawdę wielu, powstają nadzwyczajne sprzężenia zwrotne, które potrafią przynosić zaskakujące skutki. Na przykład, w 1933 roku dwóch mężczyzn podróżowało po stanie New Jersey. Nazywali się Harry von Bruch i Walter McDonald. Do McDonalda przyjaciele najczęściej zwracali się happy, czyli szczęśliwy. To niesamowite, Happy, że my dwaj tak sobie razem jedziemy. Jak to ludzie mówią, nadzwyczajny zbieg okoliczności. Tak, tak, to faktycznie nadzwyczajny. Kiedy pierwszy raz trafiłeś do Old Lighthouse, Harry? No, miałem niecałe 8 lat. Ale to, co zobaczyłem, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. A ty, Happy, kiedy pierwszy raz znalazłeś się w misji? No, ja byłem już trochę starszy. A właściwie to poszedłem na randkę z pewną młodą pielęgniarką. Tak mi się przynajmniej wydawało. Nie miałem pojęcia, że zaprosiła mnie do misji. Żartujesz? No. I co dalej? Uciekłem! Jak tylko zorientowałem się, co jest grane. Ale Bertie była śliczna i uparta, ciągle mnie zapraszała i skończyło się tak, że chodziłem tam prawie co wieczór. No i w końcu nie mogłem się już dłużej opierać. Któregoś wieczoru przyjąłem wspaniały Boży dar zbawienia. I wtedy dałeś sobie spokój z karierą sceniczną. Tak, tak. Przestałem tańczyć i śpiewać. A niedługo potem ruszyłem w świat jako kaznodzieja. I tym oto prostym sposobem doszliśmy do tego, że teraz jedziemy do New Jersey.
właśnie. Dwaj wychowankowie Pacific Garden Mission. No popatrz, jest znak. Pleasantville, 12 mil. No to drży, Pleasantville. Stowarzyszenie wychowanków Old Lighthouse właśnie przybywa. Byłem jednym z tych, którzy tego dnia mieli drżeć w Pleasantville. Wychowywałem się w tym miasteczku. Jednak nie miałem pojęcia o dwóch zmierzających tu kaznodziejach. Nawet mi się nie śniło, że już niedługo zostanę włączony w łańcuch tego, co ludzie nazywają nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności, wiążący ze sobą tak wielu ludzi, którzy zetknęli się z Old Lighthouse. Gdybym wiedział, pewnie uciekłbym z miasta, ale ponieważ nie wiedziałem... Cóż, zacznijmy od początku. Nazywam się David Allen. Wychowywałem się w Pleasantville w New Jersey, zaledwie 6 mil od Atlantic City, które uchodzi za raj dla amatorów wszelkiego rodzaju przyjemności. Dorastałem w przekonaniu, że poza dobrą zabawą nic na świecie nie ma znaczenia, a moi rodzice swoim postępowaniem tylko ten pogląd umacniali. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie, ale nie należeliśmy do kręgu ludzi najbardziej w mieście poważanych. W życiu naszej rodziny miejsce Boga zajmowały imprezy i to chyba najbardziej je kształtowało. Ojciec był Żydem. Moją matkę protestantkę poznał i poślubił w Liverpoolu, w Anglii, gdzie ja się urodziłem. Niedługo potem przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mój ojciec został przedsiębiorcą. Przed ukończeniem 12 roku życia tylko raz byłem z ojcem w synagodze i zaledwie kilka razy z matką w kościele. Ani jedno, ani drugie nie wywarło na mnie większego wrażenia, podobnie jak nie miało wpływu na ich życie. Tym niemniej od czasu do czasu dyskutowali o tym, że powinienem otrzymać jakieś religijne wychowanie. Bardzo mnie to dziwiło. Napiłbym się, Florence. To był długi dzień. Za chwilę będzie obiad. Chociaż właściwie ja też wypiłabym kieliszek. Florence, tak sobie myślę. David powinien wynieść z domu jakieś religijne wychowanie. Powinnaś zabrać go do kościoła. Strasznie dawno już tam nie byłam, a poza tym... Nie uważasz, że byłoby dobrze, gdyby poznał swoje żydowskie korzenie? Czy ty zawsze musisz się ze mną kłócić? Louis, nigdy nie kwestionowałam twojej decyzji. Rzuciłam mój dom, żeby pojechać z tobą do Ameryki. I nawet nie narzekam, że tyle czasu spędzasz w pracy albo na bankietach ze swoimi klientami. Robię to dla rodziny, Florence. Chciałbym, żeby David miał lepsze życie niż sam miałem. Louis, fabryka porcelany w Liverpoolu to był bardzo dochodowy interes i bylibyśmy blisko przyjaciół i rodziny. A tu w Ameryce mogliśmy zacząć wszystko od początku. Mamy nowych przyjaciół i nową firmę. To jest lepsze miejsce dla naszych dzieci. A poza tym nie chciałbym, żeby miały kontakt z moim ojcem. Sporo przez niego wycierpiałem. Dlatego uciekłem z Rosji, chociaż miałem dopiero 15 lat. Louis, w Liverpoolu nigdy by cię nie znalazł. Chciałbym zapomnieć całą tę moją przeszłość, Florence. Nie chcę o tym więcej rozmawiać. Oboje moi rodzice byli bardzo pobłażliwi. Nie narzucali mi żadnej dyscypliny. Mogłem robić, co chciałem, co przekładało się na to, że wśród rówieśników, zarówno w szkole, jak i w sąsiedztwie, byłem bardzo lubiany, a nawet w pewien sposób popularny. W dziewczynach mogłem przebierać i chętnie z tego korzystałem. No i co, David? Z kim w końcu idziesz na tę imprezę? Która będzie miała to szczęście? Jakoś nie umiem się zdecydować. Chyba będę musiał zrobić losowanie. Każdy facet chciałby mieć twoje problemy. Co, poważnie? Wiesz, muszę coś zjeść. O, stoisko monopolowe. Zobaczymy, co mają dobrego. Daj spokój, David. Możemy mieć kłopoty. Co? Wszyscy w mieście już wiedzą, że ty nigdy nic nie kupujesz. A zawsze z czymś wychodzisz. No to jest taka specjalna inwestycja we mnie. Płacą mi za to, że zatrzymuję się przy ich stoisku. Dokładnie tak. Oni czują chyba tak samo. Wiesz, wezmę parę cukierków do domu. David Allen! Ty, złodzieju, wydaje ci się, że jesteś kimś wyjątkowym? Co? A ty jesteś zwyczajnym, żałosnym złodziejem. W akademiku nadal prowadziłem zabawowe, beztroskie życie, ale na drugim roku poczułem się tym znużony.
Miałem dość nieustannych imprez, dziewczyn, przyjaciół, a nawet sportu, nie mówiąc o nauce. Nie miałem pojęcia, co chciałbym w życiu robić, ale jednego byłem pewny, że zaprzepaszczę je, jeśli nadal będę postępował tak jak dotychczas. Kiedy po drugim roku przyjechałem do domu, próbowałem porozmawiać o tym z ojcem. Tato, muszę coś zrobić ze swoim życiem. No, pewnie. Możesz pracować w naszym sklepie obuwniczym. A jak nie chcesz, to kupię ci jakiś inny sklep. Wiesz, ja myślałem o stacji benzynowej. Na przykład o tej przy głównej drodze do Atlantic City. To powinna być dobra lokalizacja. Przyjrzę się temu i sprawdzę, czy byłaby na sprzedaż. Cześć, Dave. Ile galonów, Ben? Do pełna. Płacisz gotówką? Płacę? Gotówką? Co z ciebie za kumpel? Wiesz, mówią na mnie, Allen, płacisz i jedziesz. To wlej mi 3 galony. Masz chęć rzucić okiem? To chyba po francusku, co? Dokładnie. Jeden mój znajomy przeszpuglował to z Paryża. Celnicy się nie połapali. No w takim razie to nie dla mnie. Nie znam języka. Oj, odwróć stronę, stary. No, odwróć. Po co? Obrazki, chłopie, obrazki. No i jak? Dalej czegoś nie rozumiesz? No nie. Wiesz, to jest język międzynarodowy. No to sobie schowaj, a teraz lej tę benzynę. Dobra. Słuchaj, może byś mi dolał ze 2 gratis, co? Zapłacę za 3, a ty mi dajesz 5. Więc ja też ci coś dałem. Mogę zatrzymać ten świerszczyk? Ale tylko do wieczora. Wybierasz się dzisiaj z nami, co? Pewnie. No to go przynieś, chcę też pokazać innym. Dobra. O jest! Nalałem ci 6 galonów. No to świetnie, dzięki za prezent, stary. Przyjmuję go z przyjemnością. W wieku 22 lat byłem względnie prosperującym biznesmenem. Nadal odnosiłem też sukcesy rozrywkowo-towarzyskie. Moje myśli rzadko wykraczały poza kolejną imprezę. Chciałem być wszędzie tam, gdzie coś się działo i zwykle byłem i wokół tego kręciło się całe moje życie. Aż do chwili, w której zaproponowałem pewnej dziewczynie, że podwiozę ją do pracy. Od tego wszystko się zaczęło. Jeździłem wtedy takim sportowym coupé model A. Cześć, Dottie. Po co się męczyć na nogach, skoro można podjechać? Spróbuj z kim innym, mnie chyba nie podrobi. O, przecież to David Allen. No pewnie. Chyba nie myślisz, że podrywałbym obcą dziewczynę. A z tego, co do mnie dociera, to... A co do ciebie dociera, co? Nieważne. Daj spokój, siadaj. Gdzie jedziesz? Do pracy, Taylor Packing. A ty gdzie jedziesz? Do mojej stacji benzynowej. No popatrz. Nie widziałem się, odkąd skończyłem szkołę, kawał czasu. Ale pamiętam, nie zawsze byłaś dla mnie miła. No nie zasługiwałeś. Byłeś strasznie zarozumiały. Ja byłam w pierwszej klasie, a ty w ostatniej. Wtedy to wydawało się jak jakaś przepaść. A teraz nie widać żadnej różnicy. Zabawne. Może powinniśmy spotykać się częściej, co? Może lepiej nie. O co ci chodzi? Coś ze mną nie tak? Nie, no skąd? Na pewno jesteś świetnym facetem, ale chyba jednak nie dla mnie. O, to ciekawe. A możesz mi powiedzieć dlaczego? Bo jesteś poganinem. Kim? Poganinem, mówię przecież. No popatrz na mnie, czy ja wyglądam jak jakiś dzikus z nieodkrytej wyspy? Nie. Należę do najwyżej rozwiniętej jednej z najwspanialszych cywilizacji, jakie kiedykolwiek istniały na świecie. Jestem inteligentnym, młodym biznesmenem, z całkiem dobrymi wynikami. Ukończyłem 2 lata koledżu i jeszcze długo można by tak wymieniać. A ty nazywasz mnie poganinem. Dlaczego? No to prawda, Dave. Prawda? Że jestem poganinem? Tak. Twój wygląd, twój język, to jak żyjesz, wszystko pokazuje, że Bóg wcale cię nie obchodzi. Równie dobrze mogłoby go nie być. Co ci właściwie chodzi? Żyjesz, jakbyś nie wiedział, skąd się wziąłeś. Dlaczego tu jesteś, ani dokąd zmierzasz, jakby wczoraj nic się nie wydarzyło i nie miało być żadnego jutra. Żyjesz, jakbyś był...
dobrze wyszkolonym zwierzęciem. Co? Naprawdę. Żyjesz, jakbyś wcale nie został stworzony. Żyjesz, jakbyś... jakbyś po prostu się przytrafił. Tu jest Taylor Packing. Dzięki za podwiezienie. Nie ma za co. Dave, jeśli poczułeś się urażony, to przepraszam, nie chciałam. Myślę, że... Nie interesuje mnie, co myślisz. Cześć. Byłem wściekły. Przez chwilę. A po chwili, kiedy trochę o tym pomyślałem, ogarnął mnie niepokój. Zacząłem pytać samego siebie, skąd przyszedłem, dokąd zmierzam, dlaczego tu jestem. Wszelkie wątpliwości zagłuszałem, uciekając w pracę i ostre imprezy z przyjaciółmi. Przez kilka tygodni bezskutecznie próbowałem znaleźć odpowiedzi na moje pytania i czułem się zagubiony jak nigdy wcześniej. W końcu kompletnie skołowany, chowając głęboko swoją dumę, wybrałem się do Dotty. O, David Allen, co ty tutaj robisz? Czy facet może odwiedzić dziewczynę bez odpowiadania na setki pytań? Chyba może. Wejdź. Poproszę mamę, żeby dała nam coś do pogryzania. Nie przejmuj się pogryzaniem. Przyszedłem, żeby cię o coś zapytać. W porządku, usiądź. Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś miał jakiś problem. No, wiesz, jakoś do dzisiaj nie mogę się pozbierać po tym, co mi wtedy powiedziałaś. Ach, tak? A co ja powiedziałam? No, że jestem poganinem. Naprawdę? Mogło tak być. Na pewno tak było. I chciałbym się dowiedzieć o tym czegoś więcej. Dlaczego jestem poganinem? O ile rzeczywiście nim jestem, a jeśli tak, to co powinienem z tym zrobić? David, ja nie wiem, czy będę ci umiała to wszystko wyjaśnić. To pięknie. Najpierw kogoś zbluzgać, namieszać, a potem go z tym zostawić, tak? Ale mogę zabrać cię gdzieś, gdzie dowiesz się więcej na ten temat. Ach tak? Kiedy? No, może w czwartek wieczorem? Czemu nie? O której przyjechać po ciebie? Może być o 7? Będę. To co, jesteśmy umówieni, tak? W czwartek wieczorem, odświętnie ubrany, dokładnie o 19:00 zapukałem do domu Dotty. Była gotowa i czekała na mnie, tyle że wszystko wyglądało inaczej niż się spodziewałem. O, jaki jesteś punktualny, to świetnie. Staram się. Nie lubię się spóźniać. No to powóz czeka. Nie pojedziemy twoim samochodem. Możesz go tutaj zostawić. Jak to? Zabierzemy się z mamą i tatą. Pojedziemy razem z twoimi... O rany. Masz coś przeciw temu? No nie, skąd? Zawsze na randki chodzę z dziewczyną i rodzicami, tak. Pojechaliśmy do Atlantic City. Dotty usiadła z przodu obok ojca, więc ja musiałem ulokować się z tyłu z jej mamą. Miałem wrażenie, że mój język nieco ich krępuje, więc w miarę jak zbliżaliśmy się do celu, stawałem się coraz bardziej milczący. Kiedy ojciec Dotty zaparkował i wysiedliśmy, już pomyślałem, że będę mógł błysnąć. Staliśmy przed jakimś kościołem, na którego frontonie wisiał olbrzymi baner Festyn Ewangelizacyjny von Brucha. Co prawda nie wiedziałem, co znaczy ewangelizacyjny, ale słowo festyn znałem całkiem dobrze. No a skoro tak, postanowiłem pokazać im wszystkim, jak można się naprawdę dobrze zabawić. No, w takim razie ja funduję. Idę po bilety. David, tu nie ma żadnych biletów. Wstęp jest bezpłatny. Bezpłatny? Oczywiście. Ciekawe. Nie boją się, że przylezie mnóstwo jakiejś hołoty? Wprost przeciwnie. Nie rozumiem. Im właśnie o to chodzi, żeby przylazło mnóstwo hołoty. Czemu mi nie powiedziałaś, że jedziemy na imprezę do slumsów? Kiedy weszliśmy do środka, wszystko już się zaczęło. Kościół był pełen ludzi, ledwie znaleźliśmy miejsce w ostatnim rzędzie.
Z przodu stał jakiś facet i prowadził tłum w entuzjastycznym śpiewie. Wyglądało to bardzo zabawnie. Nie można było mieć wątpliwości, że to, co robił, sprawiało mu wielką przyjemność. Był bardzo sugestywny. Poruszał się jak zawodowy tancerz. No i potrafił śpiewać. Muzyka była świetna i zaczęło mi się nawet podobać. A potem inny facet, który nazywał się von Bruch, zaczął mówić. I mówił tak, że chociaż w całym moim życiu byłem w kościele zaledwie parę razy, wszystko rozumiałem. I tym bardziej wcale mi się to nie podobało. Są tacy, którzy mówią, że coś takiego jak grzech nie istnieje. Chyba żyją z zamkniętymi oczami. Czy nie widzą, jak wszędzie dookoła ludzie wypierają się Boga, kpią z Boga, ignorują Boga? Nie widzą, jak jedni oszukują drugich w interesach? Jak kłamią? Nie widzą zdrad małżeńskich i powszechnego zepsucia? Nie widzą ludzi oddanych swojemu egoizmowi, których zżera złość, chciwość i pożądliwość, wyzwalając w nich okrucieństwo? A co najważniejsze, czy nie rozpoznają niektórych z tych rzeczy, a może nawet i wszystkich w sobie samych? On mówił o mnie. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Poczułem się okrutnie, podstępnie wrobiony. Doty musiała mu wcześniej wszystko o mnie opowiedzieć. A teraz on tam stał i ogłaszał całemu światu wszystko, co wiedział na mój temat. Wszystkie moje paskudne zachowania, nawyki, a nawet myśli, którymi nigdy z nikim się nie dzieliłem. Powiedzcie mi, zakładając, że żałujecie za wszystkie swoje grzechy, czy możecie sami cokolwiek z tym zrobić? Możecie cofnąć czas i wymazać krzywdy, które wyrządziliście innym? Możecie z powrotem posklejać swoją rodzinę, którą rozbiliście nieodpowiedzialnym, egoistycznym postępowaniem? Zwrócić pieniądze i naprawić straty obcemu człowiekowi, którego oszukaliście w interesach? Miał rację. Najpewniej nie byłbym w stanie naprawić szkód, jakie wyrządziłem w przeszłości. Nie potrafiłbym wymazać wszystkich skutków mojej podłości, nie mówiąc o niej samej. Jeśli Bóg jest prawy i sprawiedliwy, moim najbardziej uzasadnionym przeznaczeniem było piekło. Mówisz więc, jestem grzesznikiem. Dopuściłem się strasznych rzeczy i nie ma już dla mnie nadziei. Przyjacielu, Bóg kocha grzeszników. W Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 16, Jezus mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A w Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 12, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Jeszcze w wierszu 13, nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeśli nie jesteś grzesznikiem, to nie ma dla ciebie nadziei, bo Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić kogo? Grzeszników. Więc głowa do góry. Bóg uczynił dla ciebie, grzeszniku, rzecz niebywałą i niesamowitą. Złożył za ciebie w ofierze, zamiast ciebie, swojego jedynego syna, żebyś ty mógł uniknąć kary za swoje grzechy, jaka ci się sprawiedliwie należy. Ktokolwiek wezwie imienia Bożego, zbawiony będzie. Bóg po prostu zaprasza, wiedząc, że jesteś grzesznikiem. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Potem spytał, czy jest w kościele ktoś, kto chciałby podejść do niego i modlić się o zbawienie. Ale ja nie ruszyłem się z miejsca.
Nie chciałem za bardzo rzucać się w oczy. I wtedy czyjaś ręka dotknęła mojego ramienia. Odwróciłem głowę i zobaczyłem tego człowieka, który prowadził śpiew. To był Happy McDonald. Synu, nie chciałbyś zostać zbawionym dziś wieczór? Tu i teraz? No, chyba zaczekam do soboty, żeby wysłuchać do końca tej historii. A w sobotę możecie już nie być wśród żywych. Poczekaj chwilkę. Młoda damo, czy pani jest chrześcijanką? Tak, proszę pana. Chwała Bogu. W takim razie może podeszłabyś do przodu razem z tym młodym człowiekiem? Mogę to zrobić. No, to na co czekamy? Całą trójką pomaszerowaliśmy naprzód, jedno obok drugiego. Potem uklękliśmy obok siebie, a ja, wypełniony świadomością grzechu, modliłem się. Panie Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, i zbaw mnie w imię Jezusa. I on to zrobił. Happy Mac cały dzień spędził ze mną i Doty. Pokazał mi w Piśmie Świętym, co Bóg miał do powiedzenia w odpowiedzi na wszystkie pytania, które tak rozpaczliwie sobie stawiałem. A Doty wraz z 50 innymi, którzy wyznali wiarę w Chrystusa, uzyskała pewność swojego zbawienia. Późnym wieczorem, kiedy dotarłem do domu, musiałem powiedzieć moim rodzicom o tym, co się wydarzyło. O, co dzisiaj tak wcześnie, Dave? Albo muszę wam powiedzieć coś ważnego. Co znowu zbroiłeś? Zbroiłem? No nie wiem. Mamo, przed chwilą przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela. Nie przejmuj się, Dave, to nie potrwa długo. Mnie też próbowali kiedyś nawrócić. Szybko ci przejdzie, zobaczysz. Dave, to wspaniale, nie masz pojęcia, jak się cieszę. Wydaje mi się, że mama płakała chyba głównie z powodu ulgi, że nie wpadłem w jakieś poważne kłopoty. Tak czy owak, wieczorem 3 grudnia 1933 roku zostałem zbawiony. Przestałem przeklinać. Powoli zaczęły się też zmieniać wszystkie inne moje dawne zwyczaje. Później oboje z Doty poszliśmy do szkoły biblijnej, a 5 lat po moim nawróceniu wzięliśmy ślub. Jakiś czas potem również moja siostra i rodzice wyznali swoją wiarę w Chrystusa. W Chrystusie odnalazłem Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. On daje nam bezcenny dar życia wiecznego, a w zamian chce jedynie, abyśmy w Niego uwierzyli. Należę do Chrystusa, a On uwalnia mnie od dawnych lęków, zachowań, nawyków, od wszystkiego, co było moim zniewoleniem. W zamian mam nowe życie w Nim. W programie numer 2540 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Davida Allena. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street w Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 14 62.